Dla kumpli mały, niewątpliwie dlatego, że jestem taki duży i nie salutujesz oficerom? Robert Oberleutnant, Nie mogę zrobić dwóch rzeczy naraz przynieść wody, aby panowie oficerowie dostali zupy, gdyż w Stalingradzie brak wody, a równocześnie wszystkim salutować. Wszystkim oto nieroztropne wyrażenie żołnierzu, oświadczył posiniały z wściekłości Oberleutnant, próbując spoglądać twardym wzrokiem w naiwne, błękitne oczy Zameldujecie się o trzynastej u mnie w stroju marszowym, a ja was nauczę, jak się zachowywać w obecności oficera. Zrozumiano? Zawiadamiam, herr oberleutnanta, że nie jest to możliwe. Herr oberst rozkazał, bym był u niego o dwunastej trzydzieści. — Nie wiem, czy Herr Oberleutnant zna Oberstachinkę, ale jest on ostatnim człowiekiem, któremu chciałbym sprawić przykrość, a Oberst jest wyższy stopniem niż Oberleutnant, tak napisano w regulaminie. — Bardzo dobrze. Wobec tego jutro o ósmej przede mną i przejdzie ci ochota wyśmiewania się ze mnie. — Dzień dobry, Oberleutnancie Pirch. Spokojny głos dał się słyszeć za plecami młodego, pijanego złością oficera. Po odbyciu czteroletniej służby instruktora na tyłach, młody Oberleutnant poprosiłby móc z bliska obejrzeć, jak wyglądają ci nędzni Sowieci, więc wysłano go prosto na front w Stalingradzie. — Miło mi, że uczy się pan, jak wygląda piąta kompania. Oberleutnant zadrżał. Miał przed sobą Obersta z pustym jednym rękawem, dowódcę dwudziestego siódmego pułku czołgów, Chinkę. — Heil Hitler, Herr Oberst! — W porządku, w porządku — odparł z uśmiechem Oberst. — Ty, Kreuzfeld, zmykaj. Z pewnością brakuje wody. Mały głośno strzelił obcasami. — Zum Befel, Herr Oberst! Wody brakuje! Lecę! — A więc ma pan się zająć piątą kompanią, Oberleutnant Pirch? — rzekł, spoglądając chłodnym wzrokiem na młodego oficera. — Uprzedzam pana z góry. Proszę nie zaszkodzić tej kompanii. Wskazówka dla pana. Front to nie koszary. Tutaj nie trzyma się palców na szwie słodni, lecz na spuście karabinu. — Mam nadzieję, że się jasno wyraziłem. Zrozumiano, Oberleutnancie? — i odszedł, nie czekając na odpowiedź. Co za banda, pomyślał Oberleutnant Pirch, który już przeklinał dzień, w którym w przystępie odwagi poprosił o wysłanie na front. Związek Arystokracji Niemieckiej oświadcza za pośrednictwem swego przewodniczącego i marszałka szlachty, księcia von Bentheim und Tecklenburg, że zgadza się z narodowym socjalizmem i żąda najściślejszych dowodów aryjskości od swych członków od roku 1750. 19 styczeń 1935. Czarny kabriolet Mercedes powoli przesuwał się wzdłuż spokojnych wil dzielnicy Berlin-Dahlem, Wóz zatrzymał się, kierowca w mundurze SS wyskoczył i otworzył drzwiczki przed Obergruppenführerem Reinhardem Heydrisiem, który wysiadł i dobrze utrzymaną ścieżką podążył do domu. Była to dwupiętrowa, biała willa, nieco cofnięta od ulicy. Kwiaty i drzewa owocowe pachniały przyjemnie. Heidris obciągnął swój szary mundur i nie dzwoniąc pchnął furtkę. Właściciel domu, admirał Canaris, szef wywiadu wojskowego, leżał wyciągnięty na wielkim szezlongu pośrodku trawnika i rozmawiał ze swą żoną, ładną szatynką o inteligentnym spojrzeniu. — Mój Boże, czego on chce? — mruknął zdumiony admirał na widok idącego przez ogród człowieka. — Masz kłopoty z Heidrisiem? — Z Heidrisiem ma się tylko kłopoty. Pani Kanaris podeszła, by powitać groźną osobistość, która grzecznie ucałowała podaną jej dłoń. Admirał, ogarnięty pewną nerwowością, wstał. — Dzień dobry, Herr Obergruppenführer — powiedziała pani Kanaris, wskazując krzesło — czy mogę poczęstować pana koniakiem? — Dziękuję — powiedział heydryś przyjmując podany kieliszek. Zapadło milczenie. Upał był przytłaczający, znak zbliżającej się burzy. Taka pogoda musi być dla pana męcząca, szepnęła pani Canaris. Całkiem brak mi czasu by o tym pomyśleć. Mam zbyt wiele pracy, a także zbyt wiele kłopotów. Obergruppenführer spojrzał admirałowi w oczy. Zdarzyło nam się coś w Düsseldorfie, sprawa diabelnie irytująca. Odczekał chwilę, ale twarz admirała pozostała nieruchoma. Moi ludzie mieli aresztować niejakiego hrabiego Osterburga. Pani kanaris mimowolnie drgnęła i z ukosa rzuciła spojrzenie w stronę męża, który z opuszczonym wzrokiem bawił się kieliszkiem. Zbliżało się niebezpieczeństwo. Hejdryś nie przyszedł tu z wizytą grzecznościową. I pańscy ludzie nie znaleźli hrabiego? rzekła z uśmiechem pani kanaris. Skąd pani o tym wie? spytał natychmiast niegrzecznym tonem Hejdryś. Domyślam się, odparła pani kanaris z nerwowym śmiechem. Właśnie opowiedział pan o jakiejś irytującej sprawie. Rzeczywiście tak powiedziałem, odwrócił się do admirała. Ale najbardziej mnie zaskoczyło, że ten hrabia Osterburg pojawił się w Rzymie. Widuje się go codziennie w towarzystwie niejakiego Angela Ritano i zdaje mi się, że ten Ritano należy do pańskiej służby, admirale, czy też się może mylę? To bardzo możliwe, odparł admirał Canaris, nie podnosząc oczu. Zarządzę śledztwo, jeśli pan sobie tego życzy. Mogę sam to zrobić. To aż takie pilne? Hejdryś wstał i włożył rękawiczki. U mnie wszystko jest zawsze pilne, oświadczył. Proszę mi wybaczyć tę krótką wizytę. Mam ważne spotkanie z szefem gestapo. I odszedł równie cicho, jak przyszedł. Rozdział szósty Ewakuacja Oberstachinki Pewnego ranka, przy morderczym mrozie, któremu towarzyszyła burza śnieżna, Porta i ja mieliśmy przetransportować ciężko rannego Oberstachinkę na lotnisko w Gumraku. On jeden zdołał wydostać się ze swego płonącego czołgu. Na lotnisku setki rannych czekały na ewakuację z piekła Stalingradu. Były tam trzy samoloty z obracającymi się śmigłami. Wśród zasypanych śniegiem noszy przechadzał się naczelny lekarz, udzielając zezwolenie na transport i chwilę potem anulując je. Tak dwa razy zdarzyło się z Oberstem Chinką, ale Porta poczuł, jak ogarnia go wściekłość. — Trzeba silnych środków. Ja ich użyję. Te kutasy jeszcze nie znają Józefa Porty. Mam kumpla z kontaktami wśród grubych ryb. Poczekajcie na mnie. W kwadrans później wrócił w towarzystwie Feldwebla w mundurze pilota. Co do papierów, które ci dałem, nie ma oficera z gwiazdkami, który ośmieliłby się ich dotknąć, zapewnił lotnik, ale niech pan Bóg ma nad tobą litość, jeśli mnie sprzedasz. Odnajdę cię nawet w Finlandii. Pamiętaj, dla kogo pracuję. Nie zapomnę, kolego. Ale przestań grozić, to mnie denerwuje. Lepiej, abyśmy my dwaj pozostali przyjaciółmi, bo gdybym zaczął gadać, ty byś także miał się spyszna, więc z nami kwita. Otrzymasz sałatę w godzinę po tym, jak nasz pułkownik będzie bezpieczny, ale nie zapomnij o tym w dniu, w którym zostaniesz oficerem. Wsadził tajemnicze papiery pod płaszcz Obersta Hinki i zmienił numer dywizji na inny, który mu przyczepił do nadgarstka. Naczelny lekarz nadszedł wielkimi krokami z grupką sanitariuszy za sobą. — Powiedziałem wam, byście się zmyli. Znikajcie z tymi diabelskimi noszami i zanieście go do sali opatrunkowej. — Herr Hauptstabsarzt — oświadczył, stając na baczność porta — nasz ranny Oberst ma zostać ewakuowany na rozkaz armii. Tutaj to ja wydaję rozkazy wybuchnął lekarz sam firer nie ma tu nic do gadania zum befehl herr Arts, odpowiedział spokojnie porta wyciągając z kieszeni notesik którą mamy godzinę zapytał mnie jest dziesiąta trzydzieści dwa co wy wyrabiacie wrzasnął wściekły lekarz gdy wrócę z mym rannym oberstem muszę podać o której godzinie był sabotowany rozkaz armii i przez kogo Pokażcie mi ten rozkaz armii. Lekarz chwycił papiery i uspokoił się natychmiast. No, wsadźcie nosze do samolotu, ale strzeżcie się, jeśli mnie oszukaliście. Nigdy nie wybaczam. Gdy nosze zostały wniesione do samolotu gotowego do startu, zapytałem z pewnym niepokojem. Co zrobisz, jeśli ten łajdak zasięgnie języka? To cię będzie kosztować głowę. Nie będzie o nic pytał, kretynie, odrzekł beztrosko Porta ale nawet wtedy coś się wymyśli kiedyś opowiedziałem że Heydrich jest wujem mojej matki trzeba było widzieć jak wszyscy wokół mnie tańczyli dostałem benzynę dla całego pułku jeszcze nie pojąłeś że u nas bardziej boją się szefów niż sybiraków w tym momencie ujrzeliśmy zadyszanego obersleutnanta wymachującego jakimś papierem miejsce w samolocie zawołał oto rozkaz wydany przez sztab główny firera Niestety, Heroberst, powiedział z uśmiechem pilot, mnąc w dłoni rozkaz wyjazdu, te papiery zostały anulowane trzy dni temu, aby uniemożliwić dezercję ze strefy walki. Ja, dezerter, obrażacie niemieckiego oficera. Porta schylił się i podniósł upuszczony w śnieg papier. To prawda, Gustaw powiedział w ten sposób nie traktuje się obersta jako starszy unteroficer służby czynnej mam obowiązek zawiadomić żandarmów i to natychmiast dobry pomysł odrzekł z szerokim uśmiechem pilot poszukaj więc psów gończych ciekawi mnie, co powiedzą na rozkaz pochodzący od firera Oberstleutnant nagle bardzo się zaniepokoił. Uczepił się porty i szepnął piletowi, że da mu dwadzieścia tysięcy da smarek za miejsce w aparacie. Spierdalaj śmieciu, warknął lotnik. Śmierdzisz. Porta chwycił oberstleutnanta za kołnierz i dał mu takiego kopniaka, że tamten potoczył się w śnieg. Dokładnie w tej samej chwili pojawili się żandarmi. Żołnierzu, koniec z tobą, napadłeś na oficera. Bynajmniej jeśli idzie o dezertera. Zaproponował pilotowi dwadzieścia tysięcy marek za umieszczenie swej dupy w taksówce. Oberstleutnant, który już się nie podniósł, otrzepywał śnieg ze swego długiego płaszcza. Aresztujcie tego człowieka, krzyknął, pokazując palcem portę. Napadł na niemieckiego oficera. Książeczki wojskowe, rozkazał jeden z psów gończych, wyciągając rewolwer i stańcie na baczność, gdy zwraca się do was oficer. Zrozumiano? Portas z niewzruszoną miną wyciągnął pognieciony papier i podał go żandarmowi. Najpierw aresztujcie tego tchórza w mundurze oficerskim. Miał dość tupetu, by twierdzić, że ten przeterminowany papierek pochodzi z kwatery głównej firera. Żandarm, do którego zwrócił się porta, przebiegł spojrzeniem powręczonym mu rozkazie. Robert, oświadczył, z wielkim żalem muszę pana zatrzymać jako podejrzanego o dezercję i uprzedzam, że przy najmniejszej próbie ucieczki zrobię użytek z broni. Oficer, blady jak śmierć i gwałtownie protestujący, oddalił się z dwoma żandarmami po bokach i na tym koniec, stwierdził porta z gestem umywania rąk. Pilot pomógł nam wciągnąć nosze z chinką, którego owinęliśmy kocami, bo w samolocie też można było zamarznąć. "Dostać miejsce tam w środku", szepnąłem. "Ze Stalingradu nie wydostaniemy się żywi. Trzeba chwytać okazje, gdy się nadarzają." Odparł Porta, wzruszając ramionami. "Przy odrobinie szczęścia i ruszając mózgiem, może się z tego mimo wszystko wykręcimy." Cały tłum rannych, kulejąc, a nawet pełzając, krążył wokół samolotów. Żandarmi, niewrażliwi na krzyki i błagania, musieli odpychać tych nieszczęśników, bijąc ich kolbami. Miejsce w samolocie oznaczało ocalenie życia. Ze wszystkich stron pojawiały się wychudłe postacie, dziedziniec cudów wśród śniegu chwytały się drzwi kadłubów samolotów nawet pilotów ale daremnie samoloty już były przeciążone pełne zakrwawionych ludzi wyrzucono jeszcze skrzynki amunicji opatrunków i radia by móc przyjąć ciężko rannych między innymi młodego oberleutnanta który zamiast nóg miał tylko dwa szkarłatne kikuty Samolot wiozący Chinkę już toczył się po pasie startowym, a kumpel porty żegnał nas szerokimi gestami, wyraźnie widać było jego wielkie, białe rękawice. Aparat zawrócił, ryknęły jego trzy silniki. Oby mógł wystartować, ma dwa razy za ciężki ładunek. Pilot dodał gazu, ciężki Ju-52 uniósł się z trudem, wznosząc chmurę śniegu, a jego koła prawie musnęły dach hangaru, ale nabrał wysokości, położył się na skrzydło, przeleciał nad nami po raz ostatni i znikł w chmurach. On nie ma radia ani nic w ogóle, jak da sobie radę? — Przestań ciągle popierdywać! — mruknął przez zęby Porta. — Gustaw zna swoją robotę, doleci jak trzeba. Teraz wystartował następny Ju. Właśnie miał oderwać się od ziemi, gdy stanął dęba i spadł do tyłu. Straszliwa eksplozja i wszystko znikło w morzu płomieni. Trzeci z kolei samolot oderwał się od ziemi z szybkością pocisku armatniego. Wyszedł z pasa, zawrócił o 180 stopni i na pełnej szybkości poleciał w stronę płotu z drutów kolczastych. Spodziewaliśmy się katastrofy, ale tuż przed płotem samolot nabrał wysokości, skręcił na zachód i na koniec znikł. Amfibia, którą przyjechaliśmy tutaj, czekała na nas, by ją zabrać w drogę powrotną, ale ku naszemu wielkiemu zdziwieniu leżała koło niej kupa czegoś szarego na zrudziałym śniegu. Był to Oberstleutnant od dwudziestu tysięcy marek. Kurwa mać, wykrzyknął porta. Sąd wojenny jest w Stalingradzie bardzo szybki. Ten tutaj wydostał się z piekła, ale nie w taki sposób, jak chciał. Oczywiste jest, że łatwo być oficerem w czasie pokoju, ale w czasie wojny nie ma nic skuteczniejszego, by wpaść w gówno. Zastanawiam się, ilu rozstrzelano tutaj, w tej strefie. Z pewnością wielu. Feldwebel strzelców alpejskich powiedział mi, że sama jego kompania zlikwidowała ośmiuset pięćdziesięciu takich, którzy się do niczego nie nadawali. Ilu ich załatwiły sądy wojenne, nie dowiemy się nigdy, to najściślej tajne. Pojechaliśmy ulicą Litwinowa, aby skrótem dostać się na Plac Czerwony, gdzie w piwnicy mieścił się prowizoryczny szpital. Wydano nam rozkaz przywiezienia do pułku skrzyni opatrunków. Powitał nas straszliwy odór krwi, ekskrementów i zgnilizny. Rannych z trudem można było zauważyć w półmroku, rozjaśnianym tylko przez słabo świecące ogarki. Potknąłem się o czyjeś zwłoki i przewróciłem na nieszczęśnika, który zawył z bólu... Chyba nie widzisz, że nie ma tu miejsca? Wrzasnął jakiś ranny Feldwebel. Spierdalajcie obaj. Jesteście ranni? Spytał przez maskę jeden z lekarzy. Nie, odpowiadam, wręczając mu rozkaz od pułku, przyjechaliśmy po opatrunki. Czwarte drzwi na prawo, ale nie zapomnijcie stanąć na baczność, tu się nie żartuje. Saniteitz Hauptfeldwebel, przeczytawszy nasze zapotrzebowanie, przyjrzał się nam z dziwną miną, — Opatrunki? Jeśli chcecie, dam wam gazety. Tylko tego od czterech dni używamy. — i Jeszcze morfina? — Czemu nie sala operacyjna z dwutlenkiem węgla i wszystkim innym? — powiedział, podnosząc coraz bardziej głos. — Jak myślicie, kutasy jedne, gdzie się znajdujecie? — Jeszcze nie wiecie, że jesteście w Stalingradzie? — Popatrzcie tylko na tych dwóch idiotów. Przyszli zawracać mi głowę, gdy mam tyle roboty. — Zapotrzebowanie? Wzięli mnie za świętego Mikołaja? Z wściekłością rozdarł zapotrzebowanie i dał każdemu z nas połowę. Zeżryjcie je sobie i wbijcie sobie do głów. Tu w Stalingradzie nie ma nic i niczego już nie otrzymamy. Wykreślono nas ze stanu armii, już nie istniejemy. Idźcie się podetrzeć waszym zapotrzebowaniem. Wyrzuceni ze szpitala, zostaliśmy zatrzymani za miastem przez majora w białym kożuchu i z karabinem przewieszonym przez pierś. Dokąd idziecie? zawołał oberleutnant z pyskiem bulldoga herr oberleutnant wracamy do naszego pułku po odtransportowaniu do gumrak naszego rannego obersta książeczki wojskowe rozkazał dobrze teraz zostajecie tutaj wepchnijcie wasz wóz tam pod drzewa dostaniecie granaty ręczne i staniecie tutaj na drodze z nami wszystkimi dano nam granaty ręczne i włączono do drużyny oddając pod rozkazy feldwebla żandarmerii z jeszcze gorszym pyskiem co tu się robi zapytałem cichutko jakiegoś artylerzystę ślepy jesteś nie widzisz że jesteśmy oddziałem dyspozycyjnym sądu wojennego popatrz tylko do rowu za tobą a to jest robota zaledwie tego ranka jestem w tej parszywej jednostce dopiero od dwóch dni chcecie dobrej rady Dajcie nogę przy pierwszej okazji. W tym momencie pojawił się batalion strzelców alpejskich. Wspaniale wyposażony, miał wszystko, nawet dwie wielkie ciężarówki cysterny. Dokąd idziecie? Spytał major w białym kożuchu. Mamy rozkaz stawienia się w zakolu Donu, odparł z ważną miną Oberleutnant. Rozkaz anulowany. Zajmiecie pozycję tutaj, miejsce wam zostanie wskazane. Niestety, drogi kolego, Odparł z widoczną pogardą oficer strzelców. Mam rozkaz zajęcia pozycji w zakolu donu i wykonuję rozkazy. Major wyciągnął rewolwer i wycelował w Oberleutnanta. Pozycję zajmiecie tutaj albo każe pana powiesić jako dezertera. Ja podlegam rozkazom naczelnego dowództwa. Oberleutnant zbladł, utracił swą arogancję i powoli wysiadł ze swej tankietki. Helmer, pokaż oberleutnantowi miejsce, gdzie ma się okopać, rzucił pogardliwie major. Kolego, wybełkotał oberleutnant. Trzeba zrozumieć. Doskonale rozumiem. Zakopcie się, zanim was zmiażdży któryś te T-34. Za kole donu nigdzie nie prowadzi. Przez sześć godzin pozostawaliśmy na miejscu, zatrzymując rzekę uciekinierów ze wszystkich rodzajów broni. Każdy z nich miał tylko jedną myśl. Uciec z kotła stalingradzkiego, daleko od nacierających T-34 i od piechoty syberyjskiej. Niektórzy, gdy ich się zatrzymuje, grożą wszelkimi rodzajami zemsty. Wrzeszczą, że mają specjalne zadanie. Inni uciekają się do błagania, ale żandarmeria nie ma litości. Papiery, rozkazy są bezużyteczne, a jeśli się za nadto rozrabia, oznacza to pluton egzekucyjny. Po pewnym czasie porta i ja zdołaliśmy wydostać się z pazurów majora, nie dzięki jego szczególnej łasce, ale z powodu umiejętności przewidywania porty, który zaopatrzył się w rozkazy z pieczątką naczelnego dowódcy. Ten podpis spowodował, że ugięły się nawet najbardziej krwiożercze z psów gończych. Porta gwizdał sobie beztrosko, podczas gdy amfibia wesoło toczyła się po szosie do Kuperosnoje. mróz był trzaskający. Drzemałem naciągnąwszy płaszcz na głowę, gdy wjechaliśmy w burzę śnieżną. Dwukrotnie samochód zakopał się w śniegu i trzeba go było uwalniać łopatą. Na drodze nikogo, ani żywej duszy, a miejscami zaspy były tak wysokie, że sięgały wyżej słupów telegraficznych. Dość daleko od kuperosnoje musieliśmy wyminąć kolumny kawalerii, której rżące konie z wielkim trudem posuwały się po gołoledzi. Skąd mogą iść te szkapy? Zapytał bardzo zdziwiony Porta. Ślinka mi leci na widok tylu żywych bewsztyków. Uwielbiam koninę. Z koni buchały kłęby pary, pachniało mokrą skórą. Nagle dwa konie stanęły dęba zagradzając drogę i pojawił się truchtem oficer, wrzeszcząc coś niezrozumiałego. Za kawalerią nadjechały chałubice, ich krótkie lufy wycelowane były w mknące chmury śniegowe. Następne były kolumny saperów ze spychaczami i koparkami. Wszystko to kierowało się w stronę, z której przybyliśmy. — To niemożliwe — zawołał Porta. — Przysyłają nam posiłki. Widziałeś to wyposażenie? Nowiutkie. Można by pomyśleć, że to Rumunii. Przez dwie godziny musieliśmy jechać wzdłuż tych ogromnych kolumn, co najmniej pełnej dywizji, a Porta wesoło machał ręką do strzelców-narciarzy, których pojazdy jeżyły się od nart. Nagle zahamował tak ostro, że samochód poślizgiem na oblodzonej drodze zawrócił o 180 stopni — Nie zwariowałeś? — krzyknąłem, chwytając się tablicy przyrządów Na środku drogi stał oficer, trzymając tablicę stop Porta zgiął się nad kierownicą i samochód pomknął w kierunku przeciwnym — To Rosjanie! — wrzasnął Porta Stój, stój. Rozległy się krzyki za nami, gruchnęły się strzały. Porta kierował jak szalony, robiąc slalom między drzewami wzdłuż wąskiej leśnej drogi. W końcu zatrzymał się, ze skrzynki narzędziowej wyciągnął dwie futrzane rosyjskie czapki i odezwał się ciężko, dysząc. Lepiej ukryć hitlerowskie uczesanie. Mieliśmy szczęście, że zauważyłem tego ruskiego oficera, inaczej byłoby to nasze ostatnie pierdnięcie. Uciekajmy powiedziałem oglądając się z przerażeniem do tyłu. Powiesiliśmy sobie na piersiach rosyjskie pepesze, podnieśli kołnierze, futrzane czapki z czerwonymi gwiazdami nasunęliśmy na czoło. Prawdziwi rosyjscy żołnierze, ale podczas jazdy przez las granaty w zasięgu ręki. Wkrótce potem odnaleźliśmy szosę ciągle pełną maszerujących kolumn. Porta skręcił w poprzeczną drogę i nagle silnik zakaszlał, a potem zatrzymał się o kilka metrów od szosy. Łobuz spokojnie wysiadł i w najbardziej naturalny sposób podniósł maskę silnika. Drogą jechała ze śpiewem na ustach kozacka dywizja. Niezwykle romantyczni są ci śpiewający kozacy i te rżące konie, ale w tamtej chwili ów romantyzm przejmował mnie lodowatym przerażeniem. Z dłonią na rewolwerze patrzyłem jak porta wyciera świece. Bada gaźnik i zapłon w czasie, gdy ja odrywałem trupią główkę z klapy mej kurtki i deptałem ją. Te kawałki blaszki były przyczyną śmierci wielu żołnierzy broni pancernej. Zawsze brano nas za SSmanów z dywizji Totenkopf — Boisz się, Iwana? Zapytał szyderczo porta. Oderwanie tego szpeja nic nie pomoże. Jeśli wpadniemy do niewoli, zlikwidują nas z powodu naszych ruskich czapek i PMów. A jeśli się nie mylę, twój bagnet jest zębaty. Za to rozstrzeliwano żołnierzy już podczas pierwszej wojny światowej. Tylko podstępem możemy się z tego wydostać, a nie jesteśmy głupsi, niż te skośnookie dzikusy. Z podszycia lasu wynurzył się brygadier artylerii i podszedł do nas. Zdraśćwujcie, zdraśćwujcie, odpowiedzieliśmy pospiesznie. Z wyrazem zainteresowania, obszedł w kółko nasz pojazd. Hitler maszyna, stwierdził z szerokim uśmiechem, równocześnie kopiąc w przednie koło. Da. Porusza ja. Da. Brygadier wybuchnął śmiechem i dał ku ksańca porcie, schylając się nad silnikiem. Porta stuknął go po palcach, trzymanym w dłoni kluczem, by mu przeszkodzić w zdemontowaniu dekla. Żałowka powiedział Rosjanin, wycierając umazane olejem palce w swój długi artyleryjski płaszcz. Gada jak sroka, a my mu odpowiadamy na chybił, trafił, da albo nie. Porta częstuje go narkotycznym papierosem, na co tamten aż podskakuje z radości. — Skąd je dostaliśmy? — I z odpowiada Porta, nie zastanawiając się, gdzie się znajduje to miasto. — Ja jestem z czyty wyjaśnia brygadier i nienawidzę Moskali. Po rosyjsku mówią jak świnie. Was, ludzi z Jenisjejska trudno zrozumieć, ale dzielni z was ludzie, nie tacy zarozumialcy jak oni. Powinno się było wszystkich ich powybijać podczas rewolucji. Porcie udało się wreszcie uruchomić brykę. Odetchnąłem z ulgą. Ale co za nieszczęście. Nie zrobiliśmy nawet dziesięciu metrów, gdy ugrzęzła w zaspie w porze śniegów lepiej poruszać się na koniu zażartował brygadier wszyscy trzej zapierając się nogami i popychając amfibie barkami nie daliśmy rady do tego stopnia szosa zmieniła się w lodowisko zaczekajcie zawołał brygadier znikając wśród drzew Czego on jeszcze chce? spytałem skrajnie zdenerwowany, poszukać kolesiów do pomocy, stwierdził ironicznym tonem porta. Ruscy zawsze uchodzą za tak przyjacielskich, że bardziej się nie da. Zostawmy tu ten wóz i weźmy nogi za pas. Trochę spokojniej do kurwy nędzy, bierz karabin maszynowy, a jeśli tam ci będą robić jakieś kawały, to ich skosisz. Przecież on nie wróci z całą armią czerwoną. Zrozumiałeś wszystko, co opowiadał? Oczywiście nie. Nas on też nie rozumiał, ale co w tym dziwnego? Rosja jest ogromna, jest tu wiele dialektów, a małe republiki nienawidzą się wzajemnie. Mieliśmy szczęście, nie powiedziawszy, że jesteśmy zczyty. Byłem gotów to właśnie powiedzieć. Gdzie jest Jenisiejsk? Nie mam najbletszego pojęcia, ale ten komisarz, któregośmy niedawno rozwalili, był stamtąd, wobec tego to jest w Rosji. Brygadier wrócił z trzema ludźmi. — Dawaj, dawaj! — krzyczał z zapałem. W mgnieniu oka wóz wydostał się z zaspy. Do Swidania! wołali chórem, my zaś uciekaliśmy w milczeniu. Jeszcze jedna kolumna rosyjskich piechurów, a potem dano nam znak, byśmy zjechali na pobocze, aby przepuścić samochód sztabowy. Na skrzyżowaniu jakiś generał lejtnant obserwował przechodzące przed nim oddziały. Pójdźmy dalej piechotą, zaproponowałem bardzo zdenerwowany. Nie zwrócą na nas uwagi, bo jeśli nie, to przeczuwam, że wdamy się w awanturę. Przestań opowiadać pierdoły. Kto uwierzy, że dwaj niemieccy bohaterowie zwariowali do tego stopnia, że odbywają sobie wycieczkę Volkswagenem w samym środku linii nieprzyjacielskich? Biorą nas za dwóch ruskich, którzy ukradli saneczki Hitlerowi. Pojechaliśmy wąwozem Boliowa, próbując umknąć z głównej szosy małą poprzeczną drogą, ale żandarmi wściekłymi gestami kazali nam wracać na miejsce. Nie dało się zrobić nic innego jak kontynuować jazdę. Na wodze zobaczyliśmy dwa wielkie przewrócone promy. W końcu udało nam się wskoczyć na poprzeczną drogę w akompaniamencie ochrypłych krzyków mnóstwa żołnierzy. Co oni tam pyskują? spytałem przerażony. Abyśmy uważali! Ona wyobraź sobie prowadzi do Niemców. Portas ulgą zdjął rosyjską czapkę i rzucił ją na podłogę samochodu. Lepiej będzie zmienić pokrywkę. W końcu zatrzymała nas niemiecka zapora drogowa. Zdumieni kanonierzy pytali nas skąd żeśmy się wzięli, a nasze wyjaśnienia tak mało były dla nich przekonujące, że zaprowadzili nas do dowódcy kompanii. Potrzeba było dwóch godzin gadaniny, by na koniec dostać zezwolenie dołączenia do naszego pułku. Przybywszy tam, ujrzeliśmy, że wszędzie panuje panika, krążyły najstraszniejsze wiadomości, opowiadano, że Rosjanie w wielu miejscach przełamali front. Zdobądźmy władzę. Nigdy jej nie oddamy, bez względu na to, jakich środków trzeba będzie użyć dla jej zachowania. Józef Goebbels, minister propagandy do er